Właśnie w tym momencie Wahoo proponuje mi, abym się tu ścigał na jakimś tam komie. Nic z tych rzeczy. Jestem na bodajże 4. kilometrze, a rozpoczynam dziś wycieczkę na Słowację. Miało nie być już więcej jazdy po górach. Na ostatnim filmie deklarowałem, że dość gór, dlatego żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji, no to wymyśliłem na potrzeby tej wycieczki marne usprawiedliwienie. Jadę w Tatry. Wielbiciele kolarstwa zrozumieją ten marny fortel, no a puryści i wichrzyciele, no cóż, rzucam się na pożarcie. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny przejazd. Jeszcze w głowie wyjaśnienia, dziś w pionie, jak się uda, 1500 metrów, a dystans to w granicach 100 kilometrów. Co do samej Słowacji, to powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, czy jest otwarta, zamknięta, znowu otwarta. Pierdol ich tam wie, o co chodzi, już się pogubiłem w tej materii. Co do pogody, no dziś taka sytuacja podbramkowa. Sprawdzałem różne serwisy, nawet porobiłem sobie zrzuty. Każda aplikacja, każdy serwis podaje co innego. Wybrałem ten najbardziej dogodny dom dla mnie, który mówi, że do 13 jako tako, a potem hulaj dusza, grzmoty, pierony, wszystko na kupę. Póki co czeka mnie teraz podjazd pod Leśnicę i później pod Bukowinę. Nie pamiętam, kiedy jechałem w tą stronę. Zawsze jakoś się staram w drugą stronę jechać, czyli tutaj zjeżdżać tym podjazdem. Temu od razu wrzut na łagodne przełożenia i no tutaj mamy 13%, a nie mam zamiaru się pocić, dopiero co świeże ciuchy człowiek ubrał, ale no ten podjazd no rozgrzewa. A co do rozgrzania, no to przecież nie powiedziałem Wam, jaka temperatura. 23 stopnie, ale no nie ma czym oddychać. To nie jest ten sławny upał 38, ale taki tropikalny nawrót saharyjskiego pyłu i innego dziadostwa. A póki co oszczędzę Wam sapania. 13%, ale powiem Wam szczerze, tutaj tak za bardzo nie ma się co rozpędzać. Bo można się zdziwić i przelecieć na drugą stronę drogi. Bo to zjazd
kończy się takim zakrętem, zresztą nawet tłumaczę wam jak. O, i tu można iść do potoka. Leśnica? Nie, Groń, przepraszam bardzo, Groń. Później będzie Leśnica Groń. I tutaj... Tutaj, powiem wam, znajduje się jeden z lepszych podjazdów i zjazdów. Zarazem fajny asfalt. Fajnie się tutaj jedzie. Kiedyś już tędy jechałem i wam pokazywałem tą trasę, także tu gorąco polecam. Staram się powstrzymać oddech, bo powiem wam, no się zmachałem na tym podjeździe, końcówka fajna. Przed nami Tatry, no i cóż wam powiem. Takie jakby za mgłą, czyli powinna być pogoda. A czy będzie, no to się okaże. Bukowina, zjeżdżam teraz do ronda, a następnie na Łysą Polanę. Miejsce, gdzie gawiedź zawsze się tu zatrzymuje i robi sobie fotkę. Ale ja wam pokażę inne miejsce. Tam też się zatrzymują i tam też sobie robią fotkę. Gdzieś brak wolnych miejsc w moku, w środę, albo taka ścienka, ale nie, na pewno chłop prawdę mówi. Jedno z najbardziej znanych miejsc, Morskie Oko, Łysa Polana, a proszę ja was, droga tak dziadowa, że aż wstyd. Apel do włodarzy tej drogi. Ratujcie ją, póki nie jest za późno. I nie róbcie tu tetrisów, wklejków, tylko zróbcie naprawdę porządek, bo aż no stąd. Makabra. Albo prośba do pana Langa, żeby tu Tour de Pologne puścić. Chociaż nie, to na Tour de France leją nowy asfalt wszędzie, gdzie jedzie wyścig. U nas mówią, że to jest gravelowa moda. No, tu macie jeszcze ładniejszą panoramkę. Z tak zwanej głodówki. Sprawdzimy, jak sytuacja wygląda na parkingu. Dziad jeden. Widzicie, ile miejsca jest? A ten pisze, że nie ma miejsca na Morskim Oku. No chyba, że na Morskim Oku u samej góry. Także nie bierzcie góralom, bo to są psie krwie jedne.
Dobra, trzeba się stąd wydostać jakimś sposobem, bo widzę, że... Historyczny moment. Servus. Jakaś policja jest, ale... Sami widzicie, że staropolskie Servus albo słowackie Nazdar, dobre ranko, to załatwia sprawę w 100%. Wyjeżdżam z Łysej Polany, jestem na Słowacji. A widzicie tam jaka skałeczka? Bajka, co? Ale powiem wam szczerze, nigdy tam nie byłem, u góry. A znam ludzi, którzy tam byli. Dobra, teraz mogę wam powiedzieć, że wybieram się na... do miejscowości Osurnia. A następnie... znudzonym traktem przez Niedzicę i Nową Białą do Nowego Targu. Tu się daje, co? Co chwilę, ino, spoglądam, czy martwego kota nie zgubiłem. No on tak nas... na słowo honoru jest przymocowany. Zjeżdżam z cesty. Swoboda, raj. I wjeżdżam na... na drogę wyprowadzającą mnie do miejscowości Osturnia. No, tu będzie ostro. Trzeba się przygotować na fucenie. Wybaczcie, że chwilę wam zajmę podczas podjazdu, ale prawdopodobnie w tamtym bądź w tym roku Słowacy położyli tutaj nowy asfalt, nową nawierzchnię. No jest po prostu rewelacja. Przynajmniej ten odcinek zjazdu do głównej drogi Łysacz-Diarno jest lustro, gładź. Tak więc korzystajcie. Coś tam przy tablicy, 1125. Do Osturni mam prawie 8. I to już jest koniec podjazdu. To tutaj pokażę wam taką panoramkę. No i teraz w dół. Jak widzicie, i z jednej, i z drugiej strony asfalt jest idealny. Tak więc, no, bajka. No, jest wybornie. Nie spodziewałem się takiej drogi tutaj. Ale dobra, dość zachwytu. Zatrzymam się i pokażę wam jeszcze. Coś mi ten hamulec skwierczy. Tak wyglądają bielskie. I prawdopodobnie przejąć pod kopą. Dobra, ruszamy dalej. Na zakrętach tylko trzeba uważać, bo jest wąsko. No i... nie można za bardzo ścinać zakrętów.
się tak sunie, że mam wrażenie, że picie z bidonu wylatuje na zewnątrz. Takie jest podciśnienie. Uwaga, o Manfred jedzie. Ła, czarny bocian. Widzieliście? Widzicie? O, skubany. Czarny, nie biały. Brzuch ma biały. Ła. No. Czarny bocian przynosi szczęście kolarzom. Nie łapią gum. Napędy nigdy nie hałasują. I nigdy nie mają tak zwanej bomby. Ale trzeba trzy razy zobaczyć czarnego bociana. Jak widmo Brockenu. A ja już widziałem dwa razy. Ciotka, patrz tam na drogę. Ciotka patrzy. Pętla spiska. Osturnia. 737 metrów. A tam jest 717. Nie wiem. Dobra. Że tu jeszcze kawałek w dół będę jechał. Ale powiem wam, no potrzebowałem takiego zjazdu. To jest jak doping, jak doładowanie. Jak szybka ładowarka w telefonie. Ciach i jesteś doładowany. Nie chcę tu za szybko zjechać, bo potrzebuję tu zdjęcia sobie gdzieś zrobić. Mam nadzieję, że mnie nikt nie przegna. Tak, w ramach ciekawostki, to Osturnia prawdopodobnie jest najdłuższą wsią słowacką. Tam na drogowskazie, co zjeżdżałem, no to było 7,8, ale to nie wiem, czy to do znaku, czy do końca, także no powiem wam, długa, fajna, no jeszcze raz to muszę powiedzieć, no ze świetnym asfaltem, no po prostu no bajka, wieś. A co? A co do reszty, no to przecież nie było raportu z trasy, słuchajcie, no skandal. Sprawa wygląda tak, że mamy 48 km i 960 metrów w pionie. No także, chyba tu już więcej nic nie będzie. Tak mi się wydaje, że jeszcze parę metrów w pionie będzie, a potem już dość, chyba do 1000, a nie, do 1500, to jednak jeszcze no troszkę się powspinam. Temperatura, no 29, jest ciepło, jest fajnie, wieje wiaterek, także no jedzie się super. Dobry. Pogoda dobra. Rower odpukać dobry. I jeszcze wiatr w plecy dobry. Wszystko dobre. Słyszycie? Szum tarcz. Nie wiatru, tarcz. Bo wiatr wieje w plecy.
jestem już w Polsce i przeżywam déjà vu, bo ostatnim razem jak tutaj jechałem przez Łysę nad Dunajcem, również policja słowacka kontrolowała na wjazd. No jak sami widzieliście, pewnie ktoś nie miał paszportu, testu, czy czego oni tam wymagają. Nie wiem, nie mi to oceniać. Politykę się nie bawimy na tym kanale. I no, w kolarstwo szosowe, hej! Kolejny raz podjeżdżam pod Falsztyn. 9% i powiem wam, oczywiście w słońcu, no temperatura jest 36 stopni, także no nie ma takiego ostrego słońca, ale jest ciepło. Jest ciepło, wiatr taki znikomy. Ja mam 75 km zrobiony, 3,5 godziny, także do celu pozostało jeszcze niecałe 30 km. Krempachy. Widzicie zabudowę? Dom stoi obok domu. Jestem w miejscowości Nowa Biała i widzicie te budynki? Na szczęście no im się nic nie stało. Nie chciałem jechać tam przez miejsce ostatniej tragedii, bo nie chcę robić z tego atrakcji, z nieszczęścia ludzkiego. Już dość zdjęć, filmów jest w sieci, także nie muszę jeszcze ja tam się pałętać. Niemniej no, nie z zimnej wody, czystej wody, nie z kramnicy, nie z obłazowej będzie znana Nowa Biała, a z ostatniego pożaru, nie wiem, jakieś fatum zawisło tutaj nad tą częścią Nowej Białej, bo jak nie powódź, to jeden bądź drugi pożar. No. Miejmy nadzieję, że pasmo nieszczęść już jest wyczerpane do dna. Wycieczka dobiega końca. Mi pozostało jeszcze 5 km już znaną wam ścieżką i mostem. Zrobiłem dokładnie 1540-1550 w pionie, a kilometraż to dokładnie 102 km. Jak rudy 102. Tak więc pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się z górsko-helikopterowym, śmigłowcowym. Hej! Furtają tu i furtają. Kury płoszą, to tak. Stoi.